Hej, hej, witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Gelek, a my jesteśmy w dalszym ciągu w grze Resident Evil. Jesteśmy tutaj w tym kościele, no i kontynuujemy od miejsca, gdzie żeśmy się zatrzymali. Tutaj mamy, widzę, diament jakiś, fragment kryształu w zasadzie. Podnieśliśmy ten element, który należy wpasować, aby otworzyć drzwi, bramy do czego? Do zamku. Idźmy to dopasować może od razu. Nie wiem, czy to było to. Nie, nie pasuje. Więc to będzie tutaj. I musimy tak obrócić, żeby to miało sens, czyli w ten sposób. O, mniej więcej. Chyba dobrze. Dobra. No i cóż, idziemy dalej. Ja sobie jeszcze wejdę na chwilę tutaj. Spróbujemy coś wyprodukować, jeżeli się da. No nie da się więcej. Tu też się nic nie da. Dobra, idziemy dalej. Zmienimy tutaj na inną broń. No i tutaj, uwaga, wiem, że się zaczynało istne szaleństwo tych dziwnych stworów. Także sobie na razie wszystko zbieramy, co się da. Bo może być to nam przydatne. Mina. Dobra. Tu jeszcze chyba gdzieś coś było, o ile się nie mylę. Proch strzelniczy, właśnie. Na razie wygląda spokojnie. O! Zaczyna się, patrzcie. Ja bym chciał najpierw zwiedzić jeszcze, słuchajcie, te domy, które tutaj są. Bo tutaj chyba pamiętam, że coś było do wzięcia, do odkrycia. Ale to chyba tyle. Czy wy to widzicie, co ja widzę? Coś dziwnego dzieje się z tymi krzaczkami, tak jakby gdzieś coś tu się ukrywało. No nic, zobaczymy zaraz. Tu dalej przejść chyba nie mogę. Tutaj przejść tędy się właśnie nie da, szkoda. Dobra, musimy chyba przejść tędy z powrotem. O, uspokoiło się. Dobra. Muszę się wycofać tam. I stąd atakujemy. Chyba sytuacja będzie ciężka. Podejrzewam. No, chodźcie, chodźcie. Dobrze robię, idąc tutaj. O, tu coś się dzieje. O. No ja ich nie mogę tu nigdzie wypatrzeć. Jest gdzieś... O, widzę, 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 widzę. Dobra, ładny strzał. Ale to za mało. To za mało było dla niego. Dobra. Czy to wystarczyło? Tak.
To wystarczyło, ale to jeszcze nie koniec. Tu jest chyba ich 3 albo 4 nawet. O ile mnie pamięć nie myli. Czy to słychać? Czy coś tutaj jest? No nie, tutaj nic nie ma. Dobra. 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 No i to by było na tyle. To był drugi. Wyjdźmy sobie tutaj, ale to jeszcze nie koniec oczywiście. Jeszcze tu gdzieś słyszę któregoś. Jeszcze żyje. Dobra. Po nim. Chyba. Dobra. 3. Czy jest jeszcze jeden? Czy to były wszystkie stwory, potwory? Lykany, to są lykany. Bo ja już tego nie pamiętam. Czy tu był jeszcze jeden? O, tu mamy skrzynię, dobra. Czy tu był jeszcze jeden? Czy to już jest wszystko? Oto jest pytanie. O! Tu jakaś chatka, tam coś leży. Weźmy. Czy to było wszystko? Jestem bardzo ciekaw. Chyba tak. Na ten moment chyba tak. Dobra. Skoro wszystko, bo tu więcej widzę, że się nic nie dzieje. Tu jest jakiś stuk siana. Nie pamiętam, czy tutaj gdzieś coś się nie kryło jeszcze w wersji demonstracyjnej, ale chyba nie. Tu jest ta mąka, można było ją wykorzystać jakoś. Nie skorzystaliśmy z tej okazji. Tak patrzę, czy przypadkiem gdzieś w tych krzaczorach nie są ukryte jakieś znajdźki, jak to się mówi. Ale chyba nie. Chyba nie. Nic tu nie widać. Dobra. No to wchodzimy. Close the door, please. Hey, what are you doing here? Stay back. Please, don't hurt us. Whoa. It's okay. I'm not gonna hurt you. I'm just glad to see normal people at last. Have you seen any other survivors? No. They're all in Louise's house. And she's not answering and the gate is locked. Quiet, girl. He's an outsider. Oh. Shit, we're sitting ducks in here. Can your old man walk? No. One of the monsters cut him. He's lost a lot of blood. We have to get into Louise's house. Shh, quiet. Must be a way inside. Stay here. Be quiet. And don't move until I get those gates open.
mamy się schronić w domu Luizy, tak? No dobrze, jeszcze zobaczmy, czy tutaj możemy coś zrobić, ale obawiam się, że chyba nie. To jest wyjście tutaj na zewnątrz, to nie o to nam chodzi. Tu do zebrania nic nie ma, no cóż, przechodzimy przez okno. Mamy skrzynię kolejną. Amunicję do pistoletu. To jest ten Ugur, chyba to się Ugur nazywa, gdzie byliśmy poprzednio. No dobra, spróbujmy tu się dostać. Tu mamy proch strzelniczy. Tędy nie wyjdę, ale tędy mogę przejść. Tu jest kibelek, do kibelka trzeba zaglądać, bo tu może coś się kryć, tak jak widzicie. Coś tu mamy. Oblukajmy najpierw wszystko, co jest na zewnątrz, a potem będziemy się dobijać do środka. Czyli muszę odkręcić śrubę i jest mi do tego potrzebny śrubokręt. Dokładnie tak. I tu jest w środku ten herb, tak. Co jest? Nie mogę wejść? Mogę. Zamknięty od drugiej strony. Tu jest jakiś piec. No nic tutaj chyba już więcej nie znajdziemy. Musimy otworzyć bramę i wpuścić ich do środka. Otwieramy. Come on, it's clear. Hurry, hurry. Took your damn time. Jaki miły. He's not used to relying on other people. I'm sorry. We'll be safe in here, won't we? Safer here than out there, that's for sure. Hey, do you know anything about what's going on around here? It doesn't make any sense. Mother Miranda has always protected us. Nobody's answer. Father? Help me. We have to get inside. Co ja mogę wam poradzić tutaj? Hello? Anybody home? Maybe a familiar voice. Luisa! Open up! It's me, Elena! Stop shouting. You'll draw the monsters! Julian, calm down. Who's this? A friend! Stay back. Father! For God's sake, Julian, let us in! No, no, they'll smell the blood. You'll endanger us all. My father will die out here! But that's not my problem. What's going on? These people want to let a dying man into our home. Come now, these people are our friends. Go on, go inside. Come now, this way. You're not from this village. No. I'm Ethan. Julian, go make yourself useful and check the grounds. I said go! Well, if Elena trusts you, then so do I. Come inside, Ethan. No to idziemy. Wait here. I'll check on the others. Okay. O, mamy maszynę. Możemy zapisać grę, ale na razie nie będziemy tego robić. Można sobie przeczytać na stopklatce, tak. Spójrzmy na to. Momencik. Na razie oglądam. Mhm.
Dobrze, zapiszmy grę i już widzimy się po zapisie. Na wszelki wypadek grę zapisałem, bo nie wiadomo, co za chwilę się może zdarzyć, więc lepiej mieć kopię. No idziemy do środka, tutaj nic nie mogę zrobić. Tutaj żeśmy już to oglądali. Okna zabite dechami, jak widać. Tu roślinka? Nie roślinka. No tu na nas czekają już. Więc wchodzimy. Outsiders, you're gonna get us all killed. Christ, Anton. He helped Leonardo and Elena. We were doing fine by ourselves. Please, Ethan, take a seat. Is this all that's left? From your entire village? All that's left? All that's left? There is no one left! A worthless invalid! A stupid, wailing bitch! And you! You drag a bloody man and an outsider in here like it's nothing? And expect to be all safe? There is no safe! Every sorry bastard out there has been ripped in half. But tomorrow? Tomorrow we'll all be dead. Just like her damn husband. Put a sock in it, Roxanna! That's enough! This house has protected my family for generations. And drunk or not, you are all welcome and safe in here. Whatever. Can someone please tell me what the hell is going on here? We don't know. One day we were a quiet, devout village, and the next, the monsters came and attacked us. And they kept coming. Wait, Louisa. Where is your husband? Did they... No. No, he is out there. Somewhere. He went to get help. Yes, yes, that's it. He went to fetch help. Let us pray. For him. For all of us. Good idea. Come. Gather. Great ones, hear our voice. Together as one in reverence, we call on thee within the endless dark to deliver us into fate's hands. As the midnight moon rises on black wings, so we make our sacrifice and await the light at the end. In life and in death, we give you glory. Mother Miranda! Now, the tea should be ready. Come help me, Elena, please. That prayer, I've heard it before. There was an old woman near the graveyard. You mean a hag? Dumb bitch as crazy as a bag of rats. There is wisdom in her devotion, though. And I hope it protected her as it shall protect us. What are you doing? Leonardo, what's wrong? Are you okay? No! Father! Elena, no, stay back! No, let me go! No i mamy problem. O kurczę. No, to wiejemy. Przemienił się. Elena, no! There's nothing you can do! Papa!
This entire place is collapsing. No. You couldn't save him. He was already gone. Leave me alone. No. We're getting out of here. Together. I gotta get out of here. Czyli uciekamy z domu. Tak jak nam tutaj. Szukamy kluczyków. Szukamy kluczyków, musimy się śpieszyć. Pusta. Trzeba to robić niestety dosyć szybko, bo jest pożar. Pusto. Mm. 500 lei. Czyli tu jesteśmy. W domu Luizy, dobra. Amunicja do strzelby, niech będzie. Czy tu już wszystko jest do wzięcia? Czy jeszcze coś tu jest? Są kluczyki. Obejrzyj dokładnie, można się dawać poszlaki. No dobra, obejrzyjmy dokładnie. W środku jest coś. I to jest ten śrubokręt, o ile dobrze pamiętam. A no właśnie. Tu jest jeszcze coś. Weź śrubokręt z brloka, jeśli potrzebujesz. Dokładnie tak. Tu jest pusto. I tu więcej już nic nie ma. Niestety. O, tutaj coś jest. Czekajcie, F zbadaj. Aha, czyli tego nie, tutaj nie otworzymy. Myślałem, że może tutaj jeszcze coś jest do zrobienia, ale widzę, że nie. Tutaj też wszystko pozawalane. Żadnych rzeczy do zgarnięcia. Dokładnie. Dobra. Jeszcze tutaj zobaczmy szybko. Czy coś jest do... Nie ma tu już więcej nic. Dobra. Wsiadamy. Czyli odpalamy. Odpalamy i jedziemy. What are you thinking? Step back. We can bust out with this. No. Grab on. Hurry. Let's move. Zobaczmy mapę. Tutaj w środku niby chyba wszystko już zebrane jest. W tym domu Luizy, ale na zewnątrz jest niezbadane, czyli na tym piętrze. Czekajcie. A nie, tutaj wszystko jest niby zgarnięte. To jest parter, a to jest pierwsze piętro. Znaczy drugie piętro. To jest pierwsze, a to jest piwnica. Tak patrzę, czy czegoś żeśmy po prostu po drodze nie ominęli, ale wychodzi na to, że chyba nie. Thank you, Ethan. You're kind. I hope your family is safe. I do too. Once we get out of here, maybe you'll get to meet them. Come on, it'll hold.
There. That's our way out. Thank God. But what then? The village is still full of monsters. We can't fight them. There's too many. Hey. Hey, don't talk like that. We'll find a safe house to put you in until I can find my daughter. My hunch is she's in that old castle. No. That place is full of nothing but blood and death. And I don't want to be alone while you're... Father? Oops. Elena, no. That's not him. Not anymore. He said my name. Father! Wait, it's not safe. Oh, yeah, cool. Stay there. Come on. Give me your hand. Ethan, go. Save your daughter. Elena, don't give up. Reach for me. God damn it. Why is everyone dying on me? This is just too much. No cóż, lecimy dalej. Szybki rzut oka. Czy czegoś tu jeszcze nie ma? Ale chyba nie ma. Nie ma. Wydostajemy się przez okno. This place is going mad. Why the fuck is this happening again? Shit. No dobra, skaczemy. Tu się pali, tu byliśmy. Zabierzmy ten herb. Tutaj patrzę, czy jeszcze coś się nie pojawiło, ale chyba nie. Użyjemy śrubokręta oczywiście. Otwórz bramę do zamku. Who's there? Oh, stop! Mother Miranda! Hey! Who was... What was that? No i mamy już sterowanie. Nie widać tutaj nic. Tu byliśmy chyba. Ile dobrze pamiętam, czy coś się pojawiło nowego? Raczej wątpię, ale sprawdzić nie zaszkodzi. Tutaj coś jest. A, naboje mamy. Proszę. Chyba żeśmy wtedy opuścili. Death. Yes. Death has visited them all. No i co? Coś sobie rysuję. Nie bardzo wiem, co to jest. No nic, wracamy. Dopasowujemy w takim układzie.
Czekajcie, jak to ma być? O, tak chyba jakoś. Nothing but blood and death. No to idziemy. O. Tu nic nie widać. Patrzcie, jakie zamczysko. No dobra, wchodzimy do środka. Tu jest pusto. Tu nic nie ma. No dobra. Winda. Spróbujmy uruchomić windę. Well, well. Didn't think anyone was left. You must be pretty tough. Huh. Who the fuck are you? Oh, you're not local. Even better. Mother Miranda is gonna love you. Quit your whining. We're almost there. The man is of no real use to anyone else, and my daughters do so love entertaining foreigners. Furthermore, I can assure you that you entrust the mortal to House Demetrius. My daughters and I will deliver the Get out of the way, uglies! I want to see! He's awake! Busy, shut the fuck up! What? Where? You mean you'll screw around with him in private, and where's the fun in that? Give him to me, and I'll put on a show that everybody can enjoy. Ugh, so gauche. What do we care for bread and circuses? The man thinks suffering is assured. Gag, gag, if a man's dick is cut off in the castle, blah, blah, blah. I've heard all your arguments. Some of you were less persuasive than others, but I've made my decision. Heisenberg, the man's fate is in your hands. Mother Miranda, I must protest. Heisenberg is but a child, and his devotion to you is questionable. Give the mortal to me, and I will ensure he is ready. Shut your damn mouth! And don't be a sore loser! You'll find your food somewhere else. Quiet now, child. Adults are talking. I'm the child. You're the one who's arguing with Miranda's decision. You wouldn't know responsibility if it was welded to them. Oh, keep glory. One day your head might actually fit your ego. Fight, fight, fight. Hey, don't I get a say in this? Silence! My decision is final. There will be no argument. Remember from whence you came. Thank you. Lycans and gentlemen, we thank you for waiting. And now let the games begin. Let's see what you have. Ethan Winters. No. Get ready. No way! Ten. Nine. Eight. No to wiemy chyba. Six.
Lecimy, lecimy, lecimy! That's right. Run for your life. A. Dobra. Very nice, Susan. Wow! O kurczę. A nie chcę. Gdzie my jesteśmy? O kurczę, patrzcie. Gdzie my jesteśmy? Tutaj chyba, tędy trzeba to rozwalić. Lecimy biegiem. Nie ma czasu na... Tędy? Tędy chyba. O kurde. Tu jest jakaś wnęka. Czekajcie. O, może mi ten... O, właśnie. Ups. Wait, do those freaks have Rose? No. Czekajcie. Tu coś jest, widzę. Tu też coś jest, chyba. Zobaczmy, czy tu są jeszcze, już więcej tu nie ma. Chwila odpoczynku. No cóż, tylko tędy chyba możemy pójść. Nigdzie indziej. O! Komuś się nie udało. O! No. Na szczęście to nie działa. Czekajcie, zobaczmy. Aha, czyli tu nic nie ma, dobra. Tu jakaś krata. Dobrze, że światło tu mają. Otwórzmy. Ho. Czyli jesteśmy w miejscu, w którym byliśmy poprzednio. Już jest otwarte. Tam było wyjście na zewnątrz. Jeszcze zobaczmy sobie mapkę, czy coś się pojawiło, ale nie. No dobra, próbujemy jeszcze raz. Może tym razem bez niespodzianek. No chyba się udało. Chyba się udało. Jesteśmy na powierzchni. Zobaczmy sobie mapkę. Aha, czyli to jest winnica. Śnieg, strach na wróble, ale to chyba
O, czekajcie, coś tu słyszę dziwnego, jakiś odgłos. Tak jakby coś się tłukło. To są chyba te, słuchajcie, koziołki, które trzeba zbierać. Właśnie, o, jest koziołek. No i strzelamy. Dobra. Okej. Czy tu jest jeszcze coś do zebrania? Jest, zioło. Ale szukamy dalej, może jeszcze coś będzie. Tu nie ma nic. Tu nie ma nic. Czasami właśnie trzeba, słuchajcie, albo nasłuchiwać, bo te koziołki wydają bardzo charakterystyczny odgłos. Rozglądać się, czasami są gdzieś jakieś diamenty, czy inne rzeczy, które po prostu trzeba zestrzeliwywać. To właśnie jest różnie tutaj, tak jeszcze zobaczmy. Patrzcie, jaki ten zamek potężny. W górę już nic nie widać, bo spowity jest mgłą. Tu nigdzie nie widzę, żeby coś więcej było migającego. Te diamenty migają. O! A to co? I've been waiting for you, Mr. Winters. How do you know my name? Anyone who is anyone has heard of the likes of you. A hero searching for his daughter. Though I must say, that castle arouses suspicion. Yeah, and so do you. I am but a humble merchant. Here? Oh, forgive my manners. Call me the Duke. Now to business. Weapons, ammunition, healing salves, anything you desire, I can provide. Czyli to jest nasz Duke, sprzedawca. Hrabia. Otwórzmy sklep. Oh, good. I was just thinking. Oh, now here's something I haven't seen before. Możemy różne rzeczy sprzedawać hrabiemu. Możemy kupować. Tutaj akurat musimy mu. Znaczy musimy, no nie musimy, ale możemy sprzedać mu różne rzeczy, które żeśmy zebrali, przez co nam się zwolni miejsce w naszym podręcznym bagażu. Amunicji nie potrzebujemy, bo amunicji mamy i tak nieskończoną ilość, więc tego nie potrzebujemy, a reszta nam się pewnie przyda. To sprzedamy mu za 10 415 lei. Mamy w tej chwili stan 3340. No więc cóż, sprzedajemy. Sprzedać tak. Hard times, Ethan? No ciężkie, ciężkie. Dlaczego nie? Apteczek oczywiście sprzedawać nie będziemy, broni też nie będziemy sprzedawać i miny też nie będziemy sprzedawać. Na razie... Oczywiście, że dam znać, tylko teraz jeszcze sobie chciałbym wejść w nasze przedmioty i zobaczyć, co my możemy wytworzyć, bo tutaj... O, widzicie? Możemy wytworzyć naboje, czyli te naboje można będzie od razu sprzedać. Apteczka niech będzie. Apteczek nie będziemy sprzedawać, ale naboje sprzedamy. Czyli dobra, wracamy tutaj z powrotem do Duke'a, do sklepu. Raczej nie, raczej ja sobie sam wybiorę, pozwolisz. I tutaj sprzedamy tą amunicję do pistoletu. 415 lei, niedużo może, ale zawsze to coś. Dobrze, potwierdzamy. No, zawsze to parę grosików więcej. Wejdźmy sobie teraz do zasobów. Co możemy tutaj kupić? Za 10 tysięcy mamy, słuchajcie, walizkę większą, którą możemy, czyli to nasz zasobnik jest. Tu mamy przepis na naboje, chyba, czy to są naboje. Są miny. O, i tu mamy z tego dodatku DLC właśnie wytrych. Także możemy go kupić za 0 lei. Tutaj mamy cenę, tak? Kupujemy.
No na pewno. Kupujemy też, słuchajcie, apteczkę za zero. I kupujemy, słuchajcie, naboje też za zero. No czekaj, czego nie potwierdzi... Aha, bo tu trzeba dodać ilość. 30 mogę kupić. No dobra, to kupuję pełne 30. Za zero lei. Yes, I can see why you'd be interested in that. Dlatego, że ja za chwilę mu to sprzedam. Tej zawieszki kupować, bo to jest zawieszka na broń, nie będziemy kupować, bo ona jest, no, może i fajna, ale wkurzająca, jak się chodzi z tą bronią, ona się tam kołysze i tak dalej, więc to taki średni pomysł, natomiast to na pewno też kupimy sobie. Potwierdźmy tutaj ilość sztuk. 5 mogę tylko, tak? Aha. No, dobre i 5. Zobaczmy, czy coś mamy jeszcze za 0 zł oprócz tego. No tylko tą zawieszkę, ale zawieszki to ja nie chcę, bo ona jest troszeczkę wkurzająca. Dobra, to kupiłem. Zastanawiam się nad tym, nad tą walizą, ale zaraz. Zaraz. Wejdźmy sobie jeszcze. Dobrze, za chwilę dam ci znać, jak będę chciał wzmocnić broń. Na razie chcę sprzedać to, co kupiłem przed chwilą od ciebie i też troszeczkę zarobić. Bo tu nam są potrzebne właśnie finanse do tego wzmacniania broni. Czyli to tylko sprzedajemy, tak? Za 1450. No tak, tak można to ująć. Zobaczmy, co możemy tutaj wzmocnić. Aha, czyli możemy jedno i drugie. No dobrze, to weźmy sobie w takim razie siłę ognia. Ulepszmy. Ulepszyć, tak? Leave this to me. Oczywiście. Tu za 3000 możemy też wzmocnić szybkostrzelność. Dobrze. Tu wejdźmy sobie siłę ognia, też wzmocnimy. 8000, o, nie mam tyle. Nie daję zniżek. No dobra, dobra, to na razie tyle. W takim razie nic więcej tu nie jesteśmy w stanie kupić. Zostało nam 6655 lei. No dobra. No, powiedzmy. Zobaczmy, czy tutaj jeszcze jest coś do zebrania. To są jakieś zielone rzeczy, więc nie. Tu już nie ma więcej nic, a tutaj koło niego... O, koń jest, patrzcie. To jest ten jego wóz, powóz. Jakieś towary ma, dywany, nie dywany. Tutaj się rozejrzyjmy, może gdzieś w pobliżu coś jest, co możemy jeszcze pozyskać. Bo... jak wejdziemy do zamku, to już szybko z niego chyba nie wyjdziemy. Więc jedyna okazja jeszcze, żeby tutaj popatrzeć, co i jak, gdzie jest. Bo może się okazać, że już więcej tego miejsca nie odwiedzimy. No, więcej tu nic nie widzę. Żeby było. No dobra, idziemy do środka. Brama się za nami nie zamknęła, o dziwo. Zobaczmy, czy coś tutaj się nie znajduje ciekawego. Ale chyba nie. Zawsze trzeba takie zakamarki, słuchajcie, sprawdzać, bo nigdy nic nie wiadomo. Tutaj też nic nie ma. No i próbujemy otworzyć. O, nawet się udało. Zamek Dimitrescu. Tu nic nie ma. Idziemy wyżej. No pewnie jest. O, tu mam już, widzę, prawdzie nie Rose'a. Rose, tylko czekajcie, jak to, żeby to rozwalić. O, jest, dobra. O to mi chodziło. Po kolei lecimy. W tych pomieszczeniach, o właśnie, coś tu jest, 500 lei. Nic się nie dzieje. O, patrzcie.
Już mamy kryształ, który będziemy mogli sprzedać. Także zobaczmy na mapę. Aha, czyli tu już jest wszystko. Wchodzimy do holu wejściowego i tu są rzeczy do wzięcia jeszcze. Te wazony wiem, że można niszczyć. To już pamiętamy z poprzedniej części tej wersji demonstracyjnej. Tutaj coś też jest chyba, tak. Można sobie na stopklatce spokojnie przeczytać. A to trzy córki. Bella, Cassandra i Daniela. No tak. Dobra, chodźmy dalej. Cóż więcej? Tu mamy coś? Nie, tu nie mamy nic. Tego nie rozwalimy. To jest zamknięte od drugiej strony. O, tu mamy... Ale tu nic nie mamy w tej gablocie. Mimo już zielone, to się zebrać tego też nie da. No dobra, chodźmy dalej. Kwiaty, jakaś popielniczka, czy nie wiem co to nawet jest. Jakieś obrazy. Co to? Słyszeliście to? O, zamknięte. Zamknięte. Tu pomieszczenie mamy. Patrzcie, ile tu rzeczy jest. Niestety nie możemy tu nic zrobić. Można sobie przeczytać na stopklatce. Czyli tutaj mamy labirynt, który, jeżeli zdobędziemy kulkę, to możemy spróbować tą kulkę tu jakoś potoczyć i zdobyć rzeczy, które on kryje. Tu jest jakaś, nie wiem, co to jest, jakiś kryształ. No, ale to... to za chwilę. To za chwilę. No dobrze, słuchajcie, mamy tutaj, widzę, maszynę do pisania, czyli możemy sobie grę zapisać. W tym miejscu ja się z wami pożegnam na ten moment, bo odcinek już zaczyna nam się robić długi. Zapraszam do kolejnego odcinka, tymczasem pozdrawiam was bardzo serdecznie i widzimy się w kolejnej rozgrywce gry Resident Evil Village. Dzięki, trzymajcie się, cześć!